nadjeżdża. Ciekawe, z czego wynika, że samochód ma tylko 55 tysięcy przebiegu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Piękny kanarkowy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Szafrański. No takie to cudo. Od razu pytanie pierwsze. To 55 tysięcy przebiegu to jest rzeczywiście autentyczny przebieg tego auta? Mogę zajrzeć sobie, żeby zobaczyć, czy deska, czy wszystko wygląda? Ja sobie aż obejrzę wnętrze, bo tak mały przebieg, a skąd w ogóle to wynika, że tak mały przebieg? Pan co, to nie do wiary, ale znajoma wygrała go na loterii. Na samochód? Dokładnie, a ponieważ sama nie ma prawa jazdy, miała zrobić, ale potem to się rozeszło po kościach. Rozeszło się to znajomy ją gdzieś podwiózł, to ktoś z rodziny. Czyli rozumiem, że taki bardziej użytkowany przez kilka osób, natomiast głównie nie... stał w ogrzewanym garażu i... Okej. Jeżeli to jest auto loteryjne, to można powiedzieć, że to taki szczęśliwy traf. I pan kupił od niej ten samochód? Ja kupiłem od niej, proszę pana, 5-6 lat temu. Oczywiście środek wygląda, jakby w ogóle był nieużywany praktycznie samochód. Skoro pan ma samochód 5 lat, jest tylko 55 tysięcy przebiegu, to też używał go sporadycznie. No, bagażnik czyściutko widzę i elegancko. Tu się nie miało prawa nic zabrudzić, czym zabrudzić. Jak go kupiłem, od razu zrobiłem rozrząd. Także w tej chwili właściwie lada chwila powinno się zrobić, bo to co 5 lat mniej więcej ten rozrząd. Okej, robota rozrządu to jest to i trochę pracy i troszkę pieniędzy. Pozwolę sobie jeszcze zajrzeć pod maskę a propos tego rozrządu silnika. Czy jakieś rzeczy były przy silniku jeszcze robione oprócz tego rozrządu? Nie. Oleje, filtry? No to tradycyjnie, prawda, takie standardowe rzeczy oczywiście, ale tu się nic nie działo, nic nie nawalało. Nie było co narzekać. Możemy się nim przejechać w takim razie? To niech pan prowadzi. Nie, ja dziękuję. Nie prowadzę, nie. Przejedźmy się, chociaż tak naprawdę mogę kupować go w ciemno. Jak widzę, wsiadamy, ileś już kontrolki, ta ABS, ta hamulce to jest? Jeśli chodzi o ABS, to tak naprawdę nie wiem, co tam się mogło stać, ale prawdopodobnie chodzi o pompę. To jest coś właśnie, że hamulec, to co mryga na czerwono, to hamulec. Natomiast to ma związek z tą ABS-ową. Pompa ABS-u to jest kolejny element, który trzeba dołożyć do wyliczanki finansowej. Powiedzieć, że deska i tu wszystko jest surowe, to tak jakby nic nie powiedzieć. No to jest taka najtańsza wersja, ale tu się nie ma co psuć z kolei, no. No tak, do konkursu, jest... poszła do konkursu. Ale kubeczek sobie można zorganizować. Wyciekać. Ja nie za bardzo mam co w tym samochodzie oglądać, ewentualnie uchwytne napoje. Ciepełki dmucha. Kiedyś była taka moda Yellow Bahama, kolory. Tak. Jest Yellow Bahama. Kanarek taki, no. W tym samochodzie nie ma się co psuć. To jest chyba zaleta braku elektroniki. Widzę, że lusterko bardzo analogowo przestawiane. Tak. Dźwigienko, układ cięgienek, żeby tam się ruszało. Tu wygląda trochę jak, że niby jest w elektryce, a to jednak jest zwykła mechanika. Spróbujmy przejść do negocjacji, bo jednak chciałbym troszeczkę urwać. Pamiętam, że wystawiony jest za 7 tysięcy złotych, ale mając na uwadze, że i pompa ABS jest do zrobienia, i do zrobienia jest rozrząd, i pewnie jeszcze widzą jakieś rzeczy drobniejsze bądź mniej drobne. Jakoś się pogodzimy. A to pytanie jest, jakby się chciał pan pogodzić z tych 7 tysięcy? Jakby to pan do tego podszedł? A jakby pan to widział? 6 tysięcy byłoby ceną uczciwą. Dobre pytanie. To mnie pan teraz zaskoczył, bo myślałem, że wyjdzie pan z jakąś ofertą. Ale wie pan co, to powiem tak, to żeby tutaj nie przekombinowywać, nie cudować i nie ten, to ja bym zaproponował panu 5 tysięcy złotych za to auto. Może 5 tysięcy to mało, ale z drugiej strony, kto chce kupować tak mało wyposażonego Seata? No to krakowskim targiem było 7, pan 5, to na 6. Ustalmy. Szybko pan opuścił 1000 zł, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę się potargujemy. Poniżej 6, bo ja zakładam, że 2000 to jest takie najmniej, co będę musiał włożyć w ten samochód, pewnie znając życie. To jeżeli nie 5000, to no nie wiem, 5500? 5900? 5800 chociaż? 50. Jeszcze 50. 5850. Dobra kwota za Seata. 5850, dobra. Niech będzie 5850 w takim razie i ja zabieram sobie auto. Okay. I będę miał kanarka. Tak jest. Kanarek będzie był.